Musimy trochę ochłonąć i zejść na ziemię, bo po ostatnich dwóch odcinkach, gdzie testowaliśmy naprawdę giga OP, potężne małpki, czas przejść do challenge od widzów. Polski Kebab OG chyba tak miał, taki nick miał autor i mamy tutaj rundę, od 23 do 47, spokojnie. Postawię sobie saudę, powiedzmy na samym środku. I w ogóle co to są za balony? Okej, czarne camo balony, dobra, to może postawię, oj, dobra, zaczynają się małe problemy. Chwila, co ja powinienem tutaj na dobrą sprawę zrobić? Czy Spike Factory widzi camo balony? To jest, sekunda, bo to jest dziwne, bo ja nie mam żadnej małpki tutaj, ani nic, a nie, mam druida, ale druid przecież nie widzi camo balonów. Druid na dobrą sprawę nic kompletnie nie widzi. Druid jest ślepy. Dobra, już wiem o co chodzi. Musimy na początku chyba ulepszyć saudę. Ja muszę sobie jeszcze z skalę efektów włączyć. I okej, kolce rzeczywiście, jak widzicie, pięknie sobie z tym radzą, więc postawimy na samym końcu dużo kolców i liczymy na to, że to wystarczy. Tak samo liczę na lajka od was na samym początku tego filmu. Sprawmy, żeby było pod tym filmem dużo lajków, po prostu. Okej, lecimy. Cyk, prędkość razy 5. Liczę na to, że naprawdę tutaj ta mapa mnie niczym nie zaskoczy. I co mogę jeszcze zrobić, nie? To się zastanawiam, no bo druida, okej, druid jest totalnie bezużyteczny i lepiej byłoby, gdybym postawił jeszcze więcej Spike Factory. Chyba. Albo i nie. No sauda to jest klasa sama w sobie. Oczywiście, jak będę miał tam, będzie brakowało mało kaski, to będziemy sobie to od razu klikali. I chyba, że druid jest tutaj po to, żebyśmy, jak się pojawią ołowiane balony, tylko że właśnie, to będą ołowiane metalowe balony, więc raczej nie o to chodziło. Dobra, na pewno będziemy musieli używać dobrze umiejętności saudy, bo inaczej tutaj się to bardzo źle skończy. Jak widzicie, to jest właśnie... oj! Okej, jest problem. Chciałem powiedzieć, to jest idealne użycie umiejętności saudy. Okej, jakby tutaj były ołowiane balony po raz kolejny, no to już wiedziałbym, że mam pograne. Dobra, ile tobie brakuje na kolejny poziom? 1600? Czemu nie? I kolejny Spike Factory jako takie wsparcie. I jeszcze jedno Spike Factory. Bo po prostu chodzi nam o to, żeby jak balony się jakieś przebiją, no to po prostu on sobie tutaj ogarnie. I wydaje mi się, że jednak ta mapa nie będzie taka trudna. Ta mapa mi przypomniała, jak mocna jest sauda. I jeżeli kupujecie pierwszego bohatera, to upewnijcie się, że jest to saura, bo naprawdę jest to tak wszechstronny bohater. Dobra, postawmy sobie jeszcze tutaj i kolejne spajki, żeby coś tam jeszcze było. Dobra, a to jest ostatnia runda, to nieważne. A, no to spokojnie, to jeszcze więcej kolców. Chociaż mówię, te kolce to jest takie zabezpieczenie, jak widzicie, udało się to zrobić. Poziom 8, fajna mapka, nawet nie wiem jaki to miało procent ukończenia, 17%, ale wydaje mi się, że dlatego, że ludzie jak widzą, że jest dużo rund, no to ja już to tłumaczyłem, no to po prostu nie chce im się tego robić. Tutaj mamy 46%. Okej, 59. runda, 20 tysięcy, niezbyt lubię tą mapę, zobaczmy z czym w ogóle będziemy tutaj, ceramiczne camo balony, dobra, co, a może Quincy? Nie, no raczej to nie będzie Quincy, nie, ale wiecie, okej, no coś tam próbuję zrobić, wyciągnijmy ten miecz, okej, nie mogę, o dobra, jest, pyk. I nikt kompletnie ten miecz nie zrobił. Dobra, więc to na pewno nie będzie to coś, co widzi camo, a nie mamy, okej. Czyli to mi, wiecie co? Ja zawsze sprawdzam wioskę, bo to mi mega ułatwia sprawę, że to musi być pompka, która sama z siebie widzi camo, a nie jakaś wioska plus coś jeszcze. Ja tutaj myślę, co mam zrobić. Testuję różne kombinacje i patrzę, że mamy darta zwykłego, który, no właśnie, poradził sobie z tym bez problemu. Ojku, ale tragedia. Ja tu jakiś snajper, może ninja pod usuwanie po prostu tego camo i na przykład jakiś bomb shooter. A no, stawiasz jedną małpkę. I w ten sposób można też to przejść, także lecimy z kolejną mapą. Na razie misio i ty. O, 100%. Czyli to jest mapa, w której nie możesz przegrać, prawda? Albo możesz przegrać? Nie wiem. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Camo balony! No to saudę sobie stawiasz. Chyba, że za chwilę będą tak. Są niebieskie. Będą zielone? Są też zielone. Zarąbiście. No to... oj, saura, widzicie? Nic więcej nie potrzebuję stawiać. No to chociaż wiadomo, te balony nie były jakieś mocne. Ale i tak mówię. Sauda to jest bohater, którego powinniście kupić na samym początku. I jestem prawie przekonany, że Kiwi Commander... a nie, jednak nie wrzucił tej samej mapy. Bałem się właśnie, że to jest znowu ta sama mapa, ale nie. Wygląda na to, że po prostu miał ochotę i sobie potworzył bardzo dużo mapek. 167 runda. Oj, co tutaj jest? Okej, DDT i one jeszcze idą z drugiej strony, spoko. I może tutaj muszę użyć paragonu na 37 poziomie, zaraz zobaczymy. Przypominam, że mapa była robiona, jak jeszcze paragony działały w stary sposób. I oprócz tych DDT, za chwilę pojawi się coś jeszcze. Pojawią się BFB oraz Buddy, ale no jak widzicie, ten gościu sobie tutaj nieźle radzi. I no chyba o to chodziło po prostu, że miałem tutaj stworzyć paragon. Albo lada moment, pojawi się coś jeszcze.
Oj, 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 opancerzone, bijcie, bijcie. Dobra. Ol, ten... Ale on nawala ten paragon. 1,5 miliona. No, od razu mam flashbacki z poprzednich odcinków, gdzie tam właśnie testowaliśmy to takie gigapotężne małpki. Fajnie sobie wrócić do takich zwykłych, normalnych, prostych rzeczy. Tylko pytanie, czy rzeczywiście to wystarczy, aby tutaj pokonać te wszystkie balony? Wygląda na to, że tak. I wydaje mi się, że to jest nawiązanie do tego, że parę miesięcy temu ja mówiłem, że lubię mapki, w których muszę tworzyć paragon. Tylko że no minęło parę miesięcy, bo to tam... Oj, ej, chwila, nie... Ty nie masz zasięgu? Ty nie masz zasięgu na coś takiego? Nie, no stary. Rozproszenie? Dobra, udało się. Gdybym przegrał przez te zwykłe rainbow balony, to byłby po prostu wstyd. Dobra, lecimy. Ninja Hero 0425, 74% ukończenia i mamy tylko farmę. No to ja w ciemno patrzę. Ja ci mówię w ciemno, co muszę zrobić. Muszę zrobić coś takiego. Nawet nie patrząc, jak to wygląda. O to chodzi, prawda? Musi chodzić o wygenerowanie tam chyba 50 HP, albo 5 HP, albo 1 HP, nieważne, żebyśmy to przeszli. I uwaga, i już prawie 617 i pyk, 11 HP mi zostaje, także nie ze mną te numery, znałem ten challenge, już chyba ze 2 razy się pojawił, także byłem przygotowany. Znowu Kiwi Commander, Kiwi Commander, dzisiaj przejmujesz ten odcinek, tak bym powiedział, o nie, nienawidzę tej mapy. Okej, gdybym miał wybrać jedną mapę, której po prostu nienawidzę i na niej nie lubię grać, to byłoby właśnie to. Dobra, ja nawet nie wiem, jak tu balony idą i gdzie można stawiać małpki. Że tutaj właśnie, to jest dziwne. Nie mogę postawić małpki tu, w tym miejscu. A mogę na tym? Nie, wodne, okej. Okay. Czekaj. Gdzie te małpki? A, balon, okej, okay, balony idą tutaj. Dobra. Teraz co ja mam tutaj zrobić? Gdzie mam postawić? Tak, żeby to miało sens. Może tu? Nie wiem. Dobra, wiesz co, zrobię cokolwiek. I... Okej, okay, no coś tam sobie bijemy. Ej, na razie ta w sumie łódź dobrze sobie radzi. Ja mam 5 HP? Nie wiem, czy ja miałem to przejść w ten sposób, czy nie. 68% ukończenia. Zastanawiam się, jaki był zamysł na to i o co chodziło. Q&A, okej. Okay. 76. Oho, ten challenge też ma bardzo dużo lajków tutaj. 362, to jest bardzo, bardzo dużo jak na mapę w Bloonsach. I mamy 10. rundę. 10. runda, to już to będzie jakaś tak, to będzie zmodyfikowana 10. runda. Więc w takim razie potrzebujemy postawić tutaj. No właśnie nie wiem, co mamy postawić. Może tak shooter? Szybsza produkcja, cyk. Bo on chyba, tak, on niszczył camo balony. I zobaczymy, czy to wystarczy, aby tutaj zatrzymać. Ała, 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 boli, boli. Czy ja mogę coś jeszcze? Daleki zasięg? Nie. Stosy wytrzymują dłużej. Dobra, to też się może przydać. Chociaż pewnie już jest za późno. Ty, cały czas nabierają. Ale jeżeli to nie będzie rozwiązanie. To musi być coś jeszcze. Okej, okay. Lecimy dalej, rozumiem. Sprytne kolce. Fabryka kolców zyskuje specjalnie priorytety celowania i przyspieszoną produkcję na początku każdej rundy. Może, dobra, wezmę to. Bo została mi jedna runda tylko do końca. I tak, o, ładnie. Kolce już są nastawiane, więc teraz tylko przetrwać ten atak. Ale będzie trudno to zrobić. Glugunner. A, udało się. Tak jak widzicie, zwykły spike faktory 76%, także mało osób miało z tym problem. I znowu Kiwi Commander. Co jest? On naprawdę dużo mapek zrobił. No, jakiś profesja, to jest pros. Dobra, mogę zobaczyć jego profil sobie. 145 poziom. Oho, najlepsi bohaterowie Benjamin, Sauda i Etienne. Wiesz co, dobre. Zastanawiam się, jak to u mnie wygląda. Może później sobie sprawdzę. Ilość gier 2500. Przekuci bossowie 347. Dobra, o nie. Kolejna mapa, której nie lubię. Ja w ogóle nie lubię tych map, które są skomplikowane. Powiem wprost. Ja lubię te takie najprostsze mapy, gdzie nie trzeba myśleć. Dobra, 55 tysięcy. I jak idą balony? Okej. Okay. O, to są DDT. To jest w ogóle 138 runda. Zaraz zobaczymy, czy to jest rozwiązanie. Czyli tak zwana carska bomba. Zrzucamy i... A, balony są tylko zestunowane. Ja byłem przekonany, że to będzie działało trochę inaczej i zadamy im rzeczywiście dużo obrażeń i no właśnie, nie udało się. Więc raczej to nie będzie to, chociaż wiecie co, ja jeszcze sprawdzę, żeby się nie okazało, że jednak 565, nie? No z jakiegoś powodu mam tyle kasy. Dobra, zrzućmy pyk. Okej, okay, stunik leci. I... O, no nie, DDT się tam przebija. No jest trochę za późno.
i mimo wszystko 52 tysiące. Nie, dobra, wiecie co? Ja popróbuję, bo nie daje mi to spokoju, po prostu. Dobra, i chyba jednak to było rozwiązanie, tak. Tylko po prostu zamiast czekać na samym początku, aż będzie więcej DDT, to po prostu naciskałem 1-1-1-1-1 i w ten sposób to przeszedłem. Także fajnie. Lecimy dalej, znowu, okej, okay, Kiwi Commander, 27%. Ile osób? 4 wygrane były na tym, więc muszę usiąść wygodniej. 33 tysiące. Widzę, że lubisz takie wyższe rundy, nie jakieś tam 63 albo coś w tym stylu. Dobra, co my tutaj mamy? Zobaczmy. Ojejku, DDT znowu. Mhm. Czyli dzisiaj testujemy po prostu, jak sobie poradzę z DDT. I widzę, że ty lubisz giganotozaura. Jeżeli wy też lubicie giganotozaury, no to zapraszam serdecznie na serię na moim głównym kanale, czyli Flotar, link jest w opisie. I tam gramy sobie w Survival Ascendant Arka, czyli survival z dinozaurami. Bardzo fajna gierka. Dobra, wróćmy sobie do gierki. Raczej to nie będziesz ty. Nie, no na pewno to nie będzie ona. Coś i... Może carska... Nie, no widzicie. Czyli te challenge się różnią. To nie jest tak, że on sobie po prostu skopiował, tylko na każdy challenge masz inne rozwiązanie. I czyżby chodziło o Technoterror? Zaraz się przekonamy. Tak. Czyli został mi jeden DDT. Okej. Okay. On się przebije tutaj, wiadomo. To musimy to zresetować i postawić go w odpowiednim, idealnym miejscu, żeby wszystkie po prostu wszystkie były w zasięgu. I ja klikam od razu jedynkę i zobaczymy, czy teraz się uda. Jest! Mam to. Nie udało się za tym razem, który wam ostatnio pokazywałem. Musiałem w tym miejscu idealnie postawić i przeszedłem to. Też fajny pomysł, naprawdę. Dzisiaj jesteś królem odcinka, naprawdę, bo super mapki. Tutaj co my mamy? O, fabryka to jest chyba, tak? To jest ta taśma taka produkcyjna? Tak, to jest to. 3000 kamo balony. O nie, oj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 
myszki, okej, okay. Aha, to nic mi tu nie zmieniło. To się klikało? Dobra, wiecie co, poklikam sobie różne rzeczy. A i teraz tędy idą. Dobra, ale nadal to nie zmienia faktu, że... O, ale to trasa jest teraz długa. Fajne. Tylko, że no właśnie, ja muszę i tak pokonać regrow balony i trzeba znaleźć coś, co mi w tym pomoże. Dobra, chyba wystarczy, że postawię snajpera, zaraz zobaczymy. Tak, snajper, a ja tutaj znowu szukałem jakiejś nie wiadomo jakiej małpki, ale już wiem, o co chodziło. Po prostu ta mapa, znaczy ten challenge miał mnie zaznajomić z taką mapą, że tutaj są dwie takie mechaniki i możemy z nich używać, znaczy możemy z nich korzystać, w ogóle dużo ograniczeń bardzo było. I Hulk 50 XD, 92%, czyli milion kasy. Setna runda? Okej, okay, no ja wiem, że to było na starej wersji robione. 39 runda. Kurde, było blisko. Co tutaj masz, gościu? Co mi... Ojoj, co to są? To są... Czy one to są... Czy to są camo balony, czy nie? Dobra, postawimy sobie. Pyk, 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 pyk. Dobra, nawalaj tutaj. Masz alchemika jeszcze dodatkowo. I wioskę? Chociaż nie... Okej, okay, dobra, nieważne, po co się starać, nie? Jeżeli masz coś takiego. Dobra, pan Paweł, 3%. Okej, okay. To jest ostatni challenge w tym odcinku, tak chciałem zakomunikować. Zobaczymy, czy się uda, czy znowu będzie praca domowa. Deflacja, zaczynasz mając 8401 gotówki, ale nie możesz zarobić więcej i mamy 76. rundę. Mogę to otworzyć za 3500 i tutaj z tego co kojarzę daje się buffy, znaczy dostaję buffy, a tylko że i tak nie mam wodnych małpek, to nie ma sensu. Dobra, z czym ja w ogóle będę tutaj walczył? Dużo, bardzo dużo ceramicznych balonów, czy mogę sprzedawać małpki? Okej, nie mogę, więc jest trochę łatwiej. Coś? Nie, ty nie widzisz camo, więc to odpada. Wioska. I czy wioska widzi camo? Wioska nie widzi camo. Tutaj też nie mamy. Coś takiego musi być... Wiesz o co chodzi? Musi tu być jakaś taka małpka, która zrobi bardzo dużo obrażeń w bardzo małym czasie, ale nie widzę tutaj nic takiego. W ogóle co wykrywa camo? To jest nasz problem. No raczej to nie będzie... Dart? Nie, no Dart też nie. Trwałe doładowanie. O co tutaj chodzi w tym challenge'u? No bo ja nie widzę nawet tych właśnie. Ja nie widzę tych ceramicznych. A, one w ogóle z dwóch stron idą. Taka ciekawostka. Dobra, dajcie mi chwilę, się muszę zastanowić. Okej, znalazłem pierwszy punkt zaczepienia. Wiem, w jaki sposób sprawić, żeby małka widziała camo. Po pierwsze, wydajemy 3500. Po drugie, stawiamy sobie, no powiedzmy, Ice Monkey w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. I zostaje nam 926 na postawienie jakiejkolwiek małpki, która będzie widziała camo. Czy tak wygląda rozwiązanie? Raczej nie. Raczej nie, ale i tak puszczę wam to, żeby pokazać wam, że teraz zadajemy normalnie obrażenia. Tylko, co z tego? Co z tego, jeżeli tych balonów jest tak dużo, że ja tutaj już nic nie zrobię?
I one chyba cały czas się odradzają, z tego co rozumiem. Tak, tak, na pewno się odradzają. Wezmę, przyspieszę to i no jak widzicie, idą sobie do końca. Także nie wiem, czy to jest rozwiązanie. To jest jedyna rzecz, na jaką wpadłem, no bo tutaj nie ma wodnych małpek, ale może coś jeszcze uda się wykombinować. No i niestety dalej w żaden sposób nie mogę sprogresować. Myślałem, że to będzie moździerz, ale moździerz nic nie robi. W ogóle mamy $926 na przejście takiej rundy. Dla mnie jest to niemożliwe, ale żeby nie było, że tak szybko się poddaję, no to cały czas próbuję różnych rzeczy, ale nic kompletnie mi nawet nie świta. Wydawało mi się, że o kurde, wystarczy po prostu coś takiego zrobić. Mało osób o tym wie, ale nie. To nie jest niestety rozwiązanie. Dobra, katapulta. Dobra, szybkie strzały. Może o coś takiego chodzi. Chociaż nie, no tak katapulta, gdybyśmy ją zrobili pod górne drzewko, to ona miażdży ceramiczne i ufortyfikowane bluny. No to o coś takiego chodzi, ale to jest efekt, mają one jeszcze efekt triggerą, który jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Dobra, zobaczymy, czy o to chodzi. I 3, 2, 1 i... No widzicie. Po prostu, za szybko się regenerują te balony, żebym cokolwiek mógł tutaj zrobić. No niestety, nie mam pojęcia. Testuję tutaj rzeczy i kompletnie nic nie działa, więc nie wiem, czy w ogóle w ten sposób trzeba to przejść. Już zaczynam mieć wątpliwości. Jeżeli chciałby ktoś kodzik mapy, to proszę zobaczyć sobie tutaj. Możecie go wklepać i spróbować samemu. Jedna osoba do tej pory to przeszła. Może to jest moja wymówka i as z rękawa. Może ten challenge był kiedyś do zrobienia, ale no już niestety nie jest. Ale no naprawdę nie mam pojęcia, ile tu było prób. 228, zwycięzcy gracze 1. I to pierwszy zwycięzca. Aha, dobra, bo to jest jedna osoba. Bohatera żadnego nie mam, więc to na pewno nie chodzi o bohatera. Gdybym miał więcej kasy, to bym snajpera postawił. No bo zobaczcie, snajper ma tutaj śmiertelna precyzja i tak dalej, no to by się tutaj rozstrzelał, ale problem jest taki, że no my nie mamy w żaden sposób wykrywania kamo, żeby jakkolwiek, żeby mi to pomogło. Tutaj nic też nie mogę sprzedać. Nie, chyba mogłem sprzedać te palmy, nie. Akurat nie mogę. 3,5 tysiąca to kosztuje. Wiem, że można było kiedyś jakoś to zbagować. A chwila, może... Ty, czekaj. A może... A dobra, nie mogę tutaj postawić. Nie wiem dlaczego, myślałem, że na samym początku masz ułamek sekundy, żeby coś tam zrobić, ale nie. Jednak jak widzicie, to nie jest to. Więc zakończymy w tym momencie. Sorki, że ostatnie odcinki z Challenge od widzów polegają na tym, że natrafiam na ścianę i nie mogę jej przejść, no ale to jest naprawdę bardzo, bardzo wymagające. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego dnia wam życzę i do zobaczenia już jutro.